Co to jest? Czy wy to widzicie? 50 metrów dawaj, bo odetnie tle! Jeżeli podobałem ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki ci bardzo. Cześć moi drodzy, z tej strony Faral i witam w trzecim odcinku gry Subnautica na moim kanale. Chciałem wam bardzo podziękować za aktywność. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście 300 łapek w górę, za co jestem mega wdzięczny. Serduszko dla was, jak widzicie, mamy noc. Prawdopodobnie ta aurora niedługo wybuchnie, bo coraz bardziej się pali. Moi drodzy, Farel coś odkrył. Wejdźmy sobie z powrotem do kapsuły. Odkrył coś takiego, że możemy sobie zrobić wodę, żebyśmy się na nowo nie odwadniali jak w poprzednim odcinku. Może zrobić utleniacz. Potrzebny jest osad soli i próbka tuby koralowej. Jak pozyskać próbkę tuby koralowej? Utleniacz jest niezbędnym składnikiem chemicznym używanym do odkażania ran i wody. Okej, wiemy. Mieliśmy zrobić w poprzednim odcinku baterie dwie. Tak, dwie baterie potrzebowałem, żeby zrobić ogniwo energetyczne. Tak, mamy jedną na chwilę obecną baterię, ponieważ potrzebujemy miedź i grzybki. I grzybki, które się znajdują gdzieś tutaj w pobliżu. Tak jest, mamy dwa grzybki. Pstryk, pstryk. Czy ja to skanowałem? Tak, skanowałem. Ale tego nie skanowałem. Pokrzywa żyłkowana. Okej, i chciałbym, wiecie co, złapać pęcherzówkę jakąś, żeby zrobić sobie w końcu wodę. Ale powiem wam, że z tymi pęcherzówkami jest normalnie naprawdę ciężki temat, ponieważ prawie ich nie widuję. Dobra, a więc tak, żeby zbytnio nie przedłużać, robimy tak. Kolejną baterię. Następnie będziemy mogli zrobić już ogniwo energetyczne, ale potrzebujemy gumy silikonowej, tak? Guma silikonowa? Tak jest, mam jedną sztukę tylko. A gumę silikonową robiło się z czego? Robiło się przypadkiem nie z tych takich kuleczek, właśnie zlepek nasion wodorostów. No dobra, chyba mamy w skrzynkach, coś mi się wydaje, że mamy w skrzynkach. Niestety nie. Kolejna skrzynka. Tutaj jajeczko jakieś siedzi, no i tutaj niestety nie mamy. Jest, jest, jest guma. Super. Mamy gumę, lecimy craftować tą lepszą bateryjkę. Pstryk, pstryk. Czekaj. Tu. I tu. No dobra, mamy. W końcu to mamy. My chcieliśmy... Co tu się dzieje? Dawaj Farel, do góry. Reaktor wejdzie w stan krytyczny za 10, 9, 8, 3, 2, 1. Nie wiem, czy uciekać, czy co? No to ostatnia deska ratunku poszła właśnie na dno. Myślałem, że jakimś cudem my coś tam znajdziemy. Skafander przeciwpromienny, odblokowany. No to wiemy, co robimy w dzisiejszym odcinku. Płyniemy po skafander. Super, ja myślałem, że tą aurorę jakąś tam naprawimy i odlecimy z tej planety, ale chyba jednak, chyba nie tak fabuła nas prowadzi. Włóknista siateczka, dwa razy plus ołów. Ołów mam, a włóknistą siateczkę się robiło z włókna. Dobra, ja miałem zrobić, moi drodzy, olej maszynowy, przenośną konsolę pojazdów, tak? Tak, przenośną konsolę pojazdów, sztabka tytanu. Potrzebujemy 10 sztuk tytanu. Mamy 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj sobie odłożę to, co mi niepotrzebne. To na przykład to. Te muszelki zaraz wywalimy. Tytan z pewnością jest tutaj w skrzynkach. Ej, nie ta. Robimy sobie nowy kostium. Mamy ołów, który też jest niezbędny. Był tytan. Tytan i mamy tutaj skrzynkę. Co tak daleko popłynęłaś? Mamy 10 sztuk? 2, 4, 6, 8. No to fantastycznie. Płyniemy szukać
Tytanu. Jak zawsze, kurczę, powiem wam. Pod górkę. Czego tam sapiesz? Ruda miedzi. Dobra, miedź się przydaje. Tutaj to nie to. Co 30 seconds? Dopiero zanurkowałem. Osad soli. Złoto! No tego to jeszcze nie grali, złota jeszcze nie miałem. Fajny był dźwięk, brzdęk dokładnie. Tyrydyn. Dobra, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. A właśnie, my potrzebujemy jeszcze i tak, moi drodzy, siateczkę, czyli trzeba naciąć tego czegoś. Bo z tego robimy włóknistą siatkę, o ile dobrze pamiętam. O kurcze. Z tobą, panie, ja nie chcę walczyć. Także zawijam się napięcie stąd. Na razie. Osad soli? Co to jest? Osad soli? Wpłyńmy sobie tutaj może. Nie masz miejsca w ekipunku, ponieważ... O, zróbmy tak. Tego nie chcę. 30 sekund, dobra. W tych krzakach zazwyczaj ten wariat właśnie, co tutaj pływa i chce mnie prawdopodobnie zjeść na śniadanie. Ło, jaka meduska, ciekawe. Nie, jednak tam nie płynę na razie, później to sprawdzimy. Jest tytan. Dawaj, dawaj, 6, 5, 4, 3. Mamy 10 sztuk tytanu. 2, 4, 6, 8, 9. Jeszcze jeden tytan. Ojeju, ojeju, tutaj coś będzie, oby to był osad soli, fantastycznie. Tutaj gdzie te były, powiem wam, meduski. Jest, jest, jest coś. Zróbmy tak, to na razie skipnijmy, podnieśmy i wracamy do bazy. Ponieważ te wodorosty sobie przypłyniemy, one są bardzo blisko, nie wiem co to było, ale czułem to na swoich plecach. 3% zostało tylko skuterka, niedobrze. Ajajajajaj. Dobra. Farel. Pstryk, pstryk. Pstryk, cyk. Co Farel miał zrobić w ogóle? Tytan miał przerobić, gdzie to jest? To przerobmy na tytan. Złom na tytan, dokładnie. I to zróbmy na sztabkę tytanu. 10 sztuk, pięknie, mamy sztabkę tytanu. Do tego potrzebowaliśmy jeszcze, żebym was nie kłamał, chyba olej maszynowy, tak? Dobrze pamiętam? Tak jest, olej maszynowy i mamy przenośną konsolę pojazdów. Co to jest? Nie mam pojęcia, za chwileczkę się dowiemy. 80-90%, pięknie. No i dobra, mamy to chyba w plecaku. Wejdźmy na zewnątrz. Wejdźmy sobie na zewnątrz i... A! No to takie troszeczkę duże to jest, proszę ciebie. No. Wypuść konsolę. No i dobra. Wespnij się. Ja tym będę pływał? Simot. Pojazdy. Ja myślałem, że mogę tym pływać. Jednak nie mogę, dobra. Niech sobie ta konsola stoi. Chyba chodzi o to, że będziemy mogli dwie rzeczy ze sobą zabrać. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, wszystko wiemy. Dalej nie mamy pęcherzówek. Jestem mega zawiedziony. Nie wiem, gdzie one występują. Możecie napisać mi w komentarzu. Prawdopodobnie gdzieś na tym tutaj pobliżu biomie. Ale... nie o to w tym momencie chodzi. Trzeba zrobić skafander. Włóknista siateczka. Włóknista siateczka, czyli znowu płyniemy w kierunku wodorostów. Musimy je naciąć. Źródło zasilania wymień. Ładowanie bateria. No dobra, zaraz ogarniemy, o co chodzi. Mogę jeszcze raz? Dobra. Wracamy na chatę. I zrobimy sobie ten nowy kostium, który będzie nas prawdopodobnie chronił przed promieniowaniem.
po wybuchu silnika Aurory, żeby nam nie wyrosła trzecia ręka. No dobra, jeszcze raz. Siateczka, pięknie. Bzyt, dziękuję. I mamy do skraftowania skafander ołowiowy. Wiadomo, ołów chroni przed promieniowaniem. Pięknie. Pokaż, co mamy na sobie. Mamy na sobie. Super, jestem mega zadowolony. To możemy sobie wywalić. Nie, nie mogę. Co mi dało? Zabrało HP, czy nie? Nie zwróciłem uwagi. Odłóżmy osady soli, tytany. To, co mi jest niepotrzebne. Tutaj inne rzeczy również. Ja robię mordeczki cięcie i za chwileczkę się widzimy. Jesteśmy, moi drodzy, z powrotem. Farel nauczył się już kraftować wodę. Zobaczcie, mam buteleczek wody. Jestem mega zadowolony, że w końcu jakoś mi się udało to osiągnąć. Dobrze, moi drodzy, potrzebujemy zrobić baterię do Simota. Z tego, co się zorientowałem, zwykła bateria nam wystarczy. Czyli grzyb kwasowy jest wymagany. Od razu dajemy nurka po grzyba kwasowego. On znajduje się tutaj. Raz, dwa. No i dobra. I wracamy. Myślałem, że to będzie jakaś inna potrzebna bateria, ale tak popatrzałem i chyba wychodzi na to, że to tylko ta właśnie oto bateria. Kiedy odpalimy sobie Simota, też gadam, Siglaita, przepraszam. Siglaita sobie odpalimy, wciskamy R, no i jak widać mamy baterię i dajemy akcept. No i został nasz Siglaite aktywowany na ponad 3800 metrów. Coś takiego. Okej, moi drodzy, mamy zrobione to, co chciałem, ale zanim się jeszcze wybierzemy, chciałem tylko sprawdzić w systemie craftingu, co jest potrzebne do tej lepszej jednak rury do nurkowania. Rura, znaczy rury do nurkowania. Butli. Ruda srebra. Cały czas kulejemy z tą rudą srebra. Nie mam. Sprawdzę jeszcze raz w skrzynkach. Ale tutaj też chyba nie było. Czyli płyniemy od razu po rudę srebra. To jest osad soli, z którego robimy wodę. Dobra, nie mamy, czyli płyniemy w kierunku, tak właśnie w tym oto kierunku. Może tutaj coś będzie. Zobaczmy. Tytan. Okej. Tutaj może być wariat, który wybucha. Mieć. Zeskanowałbym sobie to, wiecie? Tego jeszcze nie skanowałem. Co to jest? Skoczek. Dobra, siema skoczek. Tytan, kwarc. No i jesteśmy w takiej fajnej rurce, w której znajduje się dużo kwarcu. Oxygen, dobra, już wracamy. Płyniemy dalej, bo tutaj jesteśmy jeszcze widocznie za blisko. Za blisko po prostu naszej kapsuły i się nie renderuje. Wow, tu śmierdziel, śmierdziel, uciekaj. I się nie renderuje nam srebro. Sprawdźmy teraz tutaj, co to jest. Czy ja to skanowałem? Kosz na śmieci, tego nie miałem. Kosz na śmieci się przyda. Czy jest... Nie ma nic, dobra. Płyniemy dalej. Ja bym się udał, wiecie gdzie? Tam, gdzie byliśmy ostatnio. Dobra, ale nie chcę wiedzieć, co tu za mną pływa, dlatego od razu uciekamy, bo te dźwięki są naprawdę niepokojące. Aj, powietrze. O, i kalorie spadły, dobra. To sobie zrobimy przerwę na jedzenie. Wypijmy wodę i... Aha, Farel zapomniał o jedzeniu. Na szczęście mieliśmy kostkę odżywczą. No dobra, niech będzie. Co tutaj jest? Nic. A tutaj? Ruda srebra. Pięknie mamy rudę srebra. Właśnie po to tutaj przypłynęliśmy. Ty, co to jest? Zębacz jakiś. Chodź, 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 zębaczu. Wow, zesrał się. A nie, teraz coś innego już gonię.
Okogon. Dobra, okogonie. Ktoś leży. Co to jest? Dobra, tam coś do mnie strzela. Co to jest? Czy wy to widzicie? 50 metrów dawaj, bo odetnie tlen! O, co to jest do jasnej ciasnej? Skanuj to, Rafogrzbiet! O mamo, zobaczcie jakie to jest potężne! Coś takiego... jak wieloryb! Chyba zdenerwowany jest. Wow! Wow, po prostu wow. Dobrze, że mamy te srebro, ale tutaj widzę coś jeszcze jest do skanowania chyba w środku. Fragment palnika laserowego. Palnik laserowy oczywiście, że nam się przyda, ale dopiero w późnym, pewnie w późniejszym etapie gry, gdzie będziemy potrzebowali rozciąć te niektóre rzeczy, które tutaj od nas wymagali. Osad soli. Dobra, jesteśmy na 100 metrach, wracamy się znowu na powierzchnię zaczerpnąć. I wiecie co? Ja tutaj zrobię cięcie, ja się wrócę do bazy. Po prostu zrobię tą lepszą butlę i się zaraz widzimy. Okej, moi drodzy, jesteśmy na miejscu w kapsule. Skraftujmy sobie w końcu tą lepszą butlę. Ona była gdzie? Tutaj. Szkło i tytan. Dobrze, to mamy, z pewnością to mamy. Szkło jest. Tytan będzie znajdował się tutaj. Nie w tej, przepraszam bardzo państwa. Szkło. I tytan, tytanie. Panie tytanie. I tytan jest tutaj. Okej, wracajmy do kapsułki. Do life poda tak zwanego. I co my tutaj mamy? Cyk, cyk, cyk. Aha, czyli muszę ją chyba zdjąć po prostu z siebie. Tak na to wyglądało, musiałem ją zdjąć z siebie, żeby ją upgrade'ować. No i super, ciekawe ile teraz będzie czasu nas utrzymywała pod wodą. Pułapka grawitacyjna. Wykorzystuje skuteczną grawitację do przyciągania lekkich obiektów. Sprawdźmy! Jestem mega ciekaw co to jest, no zainteresowało mnie, powiem wam. Lekkich obiektów. Dobra, może się nie uda. Ja bym to zrobił na przykład gdzieś tutaj. Aha. I teraz będziemy mogli sobie łapać z łatwością, tak? Niektóre rybki. Powiem wam, mądre. Bardzo mądre. A ciebie jakbym pociął? Co mi zrobisz? Nic. Dobra. Bardzo fajna rzecz. Wow. Super. To sobie usmażymy tylko teraz te ryby i możemy wyruszyć na biom. Widzimy się na biomie. Słuchajcie moi drodzy, w międzyczasie zobaczyłem, że jest jeszcze do skraftowania coś takiego jak oddycharka. Zaraz wam przeczytam jej preferencje całe, o co tam chodzi. Czyli tak, oddycharka, ona się znajdowała gdzieś... tutaj. Zmniejsza zużycie tlenu na większych głębokościach. Absorbuje i zmienia CO2 w powietrze, którym można oddychać. Czyli coś takiego zrobimy. Ja tutaj miałem ten zestaw cały elektryczny, co uznawałem go za zestaw naprawczy. I możemy sobie teraz zrobić taką właśnie oto oddycharkę i założymy ją na głowę prawdopodobnie. Pokaż. Hyc. A to co mi daje? Przeciwpromienny. No dobra. Na razie mi to nie będzie potrzebne, zostawmy sobie go tutaj. Jedzenie oczywiście jak widzicie mamy, woda jest. Farel sobie jeszcze to odłoży. Próbkę wodorostu wywala. I lecimy na biom. Dobra moi drodzy, jesteśmy mniej więcej na tym biomie. Z tego co kojarzę, mamy 123 teraz powietrza, oczek powietrza, że tak nazwę. I tu sobie coś poeksplorujemy, mam nadzieję, że coś ciekawego znajdziemy. I nas nic nie zje. Na przykład to coś co popłynęło. Ale dobra, płyniemy dalej. Tutaj był kolejny jakiś.
Powiem wam, że tutaj zbytnio nic ciekawego nie widać. Jest naprawdę... O właśnie, tutaj chciałem podpłynąć. Zobaczyć, co tutaj się dzieje. Przepraszam państwa. A co to za żerandol tutaj mi wisi? Parzydełkowiec. Nie chcę go nawet dotykać. Nie chcę go nawet dotykać, że tak powiem. Żadnych surowców? Dziwne, co prawda... Nie chcę mi się w to wierzyć. Jest kwarc. Drugi. O, mamy coś. Złoto. Jak ja jestem teraz zajebisty miner. Dajcie jeszcze troszeczkę złota. Dla zuchwałych. 54 oczka powietrza. Spoko. Spoko. Teraz fajnie się długo wytrzymuje. Bardzo dobrze zrobiliśmy tą butlę, bo inaczej by było ciężko. Ruda miedzi. Tytan. No i dobra, wypłyńmy sobie i mniej więcej orientacyjnie zobaczmy, gdzie my jesteśmy. 30 akurat oczek powietrza i... No dobra. Tam jest nasz pod. I to, czyli musimy płynąć sobie jeszcze kawałek w tym kierunku, ponieważ sobie eksplorujemy w tym kierunku. Na razie, później będziemy w drugim eksplorować. Może coś ciekawego jeszcze znajdziemy, jak na razie szukamy jeszcze dodatkowo, chciałem przypomnieć, części do Simota, czyli do takiego statku, którym będziemy mogli pod wodą pływać. Tutaj coś mamy w tym. Ciekawe, co to będzie w tej skrzynce. Fragment przenośnej konsoli, dobra. Ale to już chyba miałem zeskanowane. Tutaj jest kolejny. Kolejna skrzynka. Konsola pojazdów. To już miałem również zeskanowane. Co to jest? Nie, to jest złom. Osad soli, dobra. A to? Ołów, ale jakaś... Czyżby to był... Czyżby to była jakaś góra? Czy to wychodzi spoza... Czy to wychodzi aż nad wodę? Mordziaty, jak ja znalazłem wyspę. Elo? Elo, wariacie? Nie gadaj, że mogę wyjść na nią i coś tutaj będzie. No! O ja dziękuję, plaża. Wykryto ogromną sygnaturę energetyczną w rejonie. Identyfikacja niemożliwa. Ups. Wow! Rak! Krab! Co to? Dobra, zabiłem go. No pięknie, no pięknie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, wchodzimy na górę. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. No pięknie, moi drodzy, mamy wejście z przodu do jakiejś jaskini. W przyszłym odcinku z pewnością ją przeeksplorujemy. Mam nadzieję, że te odcinki wam się podobają. Zostawcie 350 łapek w górę dla Farela i lecimy z kolejnym odcinkiem Subnautiki. Trzymajcie się, cześć!